Cześć, ludzie kochane. Taką wesołą historię wam powiem. We wtorek ja wykorzystałem moment, że była córka i pojechała ze mną do lekarza. A jak jechaliśmy taksówką, to jechali córka i wnuk. Córka z wnukiem siedzieli z tyłu, ja z przodu. I dziecko jak to dziecko. Wnuczek ma 5 lat. Co chwilę, co jedziemy, to mami, what is it? I coś tam mówią. I tak rozmawiali. A wczoraj wracałem od lekarza, ale to już byłem sam. U innego lekarza. No i wracam taksówką i akurat trafiłem na tego samego taksówkarza, co jechaliśmy z nim we wtorek. No i ten taksówkarz mi tak: pana kojarzę. Pan chyba przedwczoraj jechał ze swoją wnuczką i z jakimś dzieckiem, które nie mówiło po polsku. Ale to była moja córka i wnuk. Facetem mi się tak głupio trochę zrobił. No i przyjechałem do domu. Córka w kuchni już coś tam pichci. Ja mówię: cześć wnuczka. Tatuś, to ja. Wiem, cześć wnuczka. Tatuś, to ja. Twoja córka, Agnieszka. Córka miała taką poważną minę, myślała, że może jaki atak mnie złapał czy coś. To ja, twoja córka. I powiedziałem, jak z kierowcą tym samym jechałem i sam powiedziałem: tatuś, to ja tak młodo wyglądam. Ja mówię: córcia, to ja tak staro wyglądam. Jakbyś była moją wnuczką. Ale już się do tego od dawna przyzwyczaiłem, bo wyglądam jak wyglądam. Piękniejszy nie będę. Kiedyś wam opowiadałem w jakimś filmie, jak to w sklepie ekspedientka woła do koleżanek tam w kantorku: dajcie krzesło, bo tu taki staruszek stoi i towar ogląda. No także ja się wcale nie gniewam, jak ktoś mówi staruszek. No bo wiem przecież, jak wyglądam. Nikt nie mówi tego złośliwie. Chyba że ktoś złośliwie tam mówi: ty stary dziadu, czy coś, a ile mam lat? Czasami komentarz ktoś napisze: pan taki stary i nagrywa. To fajnie. Tylko że jeszcze starsi ode mnie też nagrywają. Dobra, to wam opowiedziałem taką historykę. Od września znowu mnie czeka maraton po lekarzach. Może też trafię na jakiegoś taksówkarza. A, tylko że córki już nie ma, już pojechała do domu. Nie będzie miał porównania, czy z wnuczką jechałem, czy z kim. Dobra, trzymcie się. Na razie, cześć.